W tym filmie wraz z moimi widzami zagrałem w tryb policjanci i złodzieje na nowej mapie Airship w Among Us. Owy mod jest naprawdę bardzo ciekawy, także oglądajcie film do końca. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to polecam to zrobić, nic was to nie kosztuje, a mi tylko pomaga. Ale dobra, nieważne, lecimy już do filmu, zapraszam. Dobra, jesteśmy w gierce, jestem oczywiście crewmate'em, jak widzicie jest tutaj dwóch policjantów. I o co chodzi w tym samym trybie? Oczywiście jest dwóch policjantów, w ogóle tutaj na start nie możemy się niestety ruszyć, muszę tutaj wszystko wczytać. Jest dwóch policjantów i jeżeli policjant dotknie takiego złodzieja, wszyscy złodzieje mają właśnie taki kolor, jak tutaj widzicie, to wtedy taki właśnie złodziej leci do jakiegoś pokoju, z którego nie może wyjść i po prostu ma inny nick i inny kolor. Czekajcie, zaraz, okej, załadowało się i my teraz musimy wykonywać taski. Jeżeli jakiś policjant nas dotknie, wtedy automatycznie zabiera nas do pokoju, z którego nie możemy wyjść. I żeby nas właśnie odratować, to jakiś inny złodziej musi przyjść i właśnie nas uratować. Także naprawdę tryb jest strasznie fajny, kurde, nie zapamiętałem. Okej, dobra, to i to? Okej, dobra, zrobiłem taska, także no musimy się trzymać dalej od policjantów. Policjantów jest dwóch, ale myślę, że mogę pokusić stwierdzenie, że może ustawimy na trzech policjantów, ponieważ no słuchajcie, na dwóch akurat, o nie, światło zgasili, na dwóch może być dla właśnie policjantów ciężko, ponieważ mapa Airship jest naprawdę bardzo ogromna. W ogóle zgasili światło, ale tak mamy ogromną wizję w sumie, więc nawet nie musimy ich naprawiać. W każdym razie mam nadzieję, że nie natknę się tutaj na żadnego policjanta i myślę, że w następnej gierce sobie zmienimy na trzech policjantów, ponieważ no jest to naprawdę ciężkie właśnie dla impostorów. Także dobra, ja sobie idę wykonywać taski. O, patrzcie, słuchajcie, tutaj mamy złapanego gościa. Jeżeli ja go właśnie teraz dotknę, to on jest już normalny. I jeżeli wszyscy w jednym momencie będziemy złapani, to wtedy oczywiście gra się kończy, wygrywają policjanci. I właśnie taki złapany, złapaną osoba, ani captured, czyli po angielsku złapany. I nie może, o nie, policjant, proszę, proszę, czemu? Czy on jest szybszy, czy mi się tylko tak wydaje? Mam nadzieję, że mnie policjant nie złapie. O nie, gościu, uciekaj, co ty robisz? A, i go złapał, słuchajcie, i go jak widzicie przeteleportowało, także ja ciągle tutaj uciekam. Okej, na drona lecimy. Okej, ale easy, patrzcie, ale porobiony. Właśnie ten dron jest strasznie spoko, także słuchajcie, naprawdę ten tryb jest, no ciekawy. Jeden wydaje mi się, że z lepszych trybów, jaki aktualnie był na moim kanale. W sensie taki przyjemniejszy. Myślę, że na trzech... O, patrzcie, tutaj ktoś jest złapany, także ja go tutaj odratuję. Okej, 05989. Także serio, jaram się tym trybem, ponieważ no jest taki ciekawszy, tylko czemu ten gościu się nie rusza? Patrzcie w ogóle, jak mało tasków zrobiliśmy. Czemu ci ludzie w ogóle tasków nie robią? Pewnie wiele z nich jest uwięzionych. Także myślę, że sobie też zmniejszymy taski, ponieważ tych tasków jest naprawdę dosyć sporo. I zwiększymy sobie też impostora. Okej, tego światła nie będę naprawiał, ponieważ nie muszę. I tyle, dobra, zrobimy sobie to zadanko. O nie, policjant, aj! No i mnie złapał i słuchajcie, teraz patrz, nie mogę wyjść, po prostu mnie cofa, nie mogę stąd wyjść. Mam nadzieję, że tutaj przyjdzie jakiś... O nie, policjant przyszedł, już myślałem, że to jakiś crewmate, a tak naprawdę tutaj był policjant, także czekamy, może przyjdzie właśnie jakiś crewmate. Kurde, naprawdę ta mapa jest tak duża, że tutaj ciężko tutaj odnaleźć właśnie tutaj uwięzionych crewmate'ów, ale mam nadzieję, że ktoś się znajdzie w końcu. No i słuchajcie, mamy koniec gierki, wygrali policjanci, wszyscy zostali złapani, no i teraz myślę, że sobie zmniejszę ilość tasków i może też wizję impostora, coś tutaj pokombinujemy, żeby ta gra była bardziej zrównoważona. Okej, teraz zmniejszyłem nawet sporo liczbę tasków i postaram się nie dać tak szybko złapać policjantom, także chwila, zaczekam, aż się wczyta i zaraz będziemy oczywiście lecieć, robić taski, których no jak widać teraz jest nie za wiele, w ogóle w dolnej części mapy w ogóle nie mam, w ogóle też muszę sobie, przepraszam, ciągle mówię w ogóle, ale muszę sobie poodznaczać w głowie punkty, w których właśnie są crewmate'i uwięzieni. Wiem, że oni są tutaj uwięzieni i tutaj, to na pewno wiem, także na pewno będę się starał tam chodzić. Dobra, idziemy robić zadania, nie wiem naprawdę, czemu mi się taki język plącze. Dobra, cyk, zrobione. A także boję się, że tutaj z tej strony mogą wybiegać policjanci, bo oni się pewnie gdzieś tam respią. No i też mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się być właśnie takim impostorem i będziemy mogli łapać tutaj ludzi, także no, zadanko zrobione, właściwie to etap zadania. Okej, dobra, pozbieramy sobie ręczniczki, to jest zadanko przyjemne, szybkie. I tam jeszcze chyba jest ostatni ręcznik, okej, uwaga. Nie, jeszcze tutaj jest, ojejku, jeszcze tutaj, dobra, nieważne. Tutaj mamy również ostatnie kabelki, więc fajnie, fajnie, taski dosyć szybko idą, zrobione. Okej, o co w tym chodzi, o co w tym chodzi? Już myślałem, że tutaj policjant idzie, a dobra, muszę to po prostu wpakować, a to jest trochę czasochłonne. I ostatnie, uwaga, dobra, już myślałem, że policjant idzie, w ogóle jeszcze ani razu nie minąłem się właśnie z policjantem. Pójdziemy sobie zobaczyć do tego pokoju, tutaj do meeting rooma, czy czasem ktoś nie jest uwięziony. O nie, dron jest z tamtej strony, ja mam, mogę, ja teraz nie mam jak tam przejść, ponieważ dron jest tam. Muszę jakoś naokoło, jejku, masakra. O nie, policjant, nie widział mnie, ponieważ policjanci też mają dosyć małą wizję, nie jest to jakaś ultra mała, ale też nie jest to duża, mają pół wizję, wizję na pół, więc naprawdę, no, nie jest to, tak nas łatwo zobaczyć, także pójdę sobie tam do meeting rooma, mam nadzieję, że ktoś tam będzie uwięziony i będę mógł właśnie uratować, przy okazji sobie zrobię tutaj zadanko. O nie, policjant tutaj szedł, na szczęście mnie nie widział, możliwe, że złapie właśnie tam crewmate'a, więc ja zaraz sobie tutaj będę chodził, próbując właśnie odratować paru z nich. O nie. Dobra, mnie nie widzą. Próbuję chyba wejść na to, na tego drona. A coś nie umie kliknąć chyba. Dobra, wszedł. Także ja sobie teraz pójdę na górę
i pójdę właśnie do meeting rooma i mam nadzieję, że tutaj ktoś będzie uwięziony. Niestety tutaj nikogo nie ma, także zaraz sobie też pójdę do elektryka, tam gdzie wcześniej w sumie skończyła się gra. Zrobione kolejne zadanie, naprawdę. No ja tych zadań już nie mam za wiele, tak naprawdę już większość z nich zrobiłem, także jest bardzo fajnie, ale jak widzę po Total Tasku, to inni crewmate'i, no jak widać, trochę inaczej mają zrobione te zadanka. Dobra, zrobione zadanko. Jeszcze sobie wyczyścimy kryształ. Dobra, naprawdę no, tasków jest mało zrobionych, to mnie bardzo smuci. Także ja pójdę do elektryka i zobaczymy, czy ktoś tam będzie uwięziony. Uwaga, tak, mamy jedną osobę. W ogóle też jakąś kolejną osobę waliło, także ja ciebie tutaj odratowałem. Ej, czemu on tu... No nie, on jest awkiem chyba. Najgorzej jak ktoś z awkiem. I w ogóle został ostatni task. Także naprawdę dosyć szybko mi to idzie. Ej, czemu co chwilę jakąś osobę wywala? Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że no dobra, nie wiem w sumie, o co chodzi. Dobra, zrobimy sobie to zadanko. Kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie są wszyscy uwięzieni. Ja teraz chyba pochodzę sobie po mapie, bo w sumie i tak taski wszystkie już zrobiłem i mam nadzieję, że tutaj... O, nie, policjant, dobra, crewmate, uciekaj stamtąd. Dobra, o nie, chyba go złapię. Nie dajcie, że go złapię, dobra, nie, jednak chyba dalej mnie goni, albo już go złapał, dobra. O, tutaj jest dwóch uwięzionych, siema. Nie, proszę, nie. No jestem teraz uwięziony, a tamci w ogóle, nie wiem, na awku byli czy coś. Kurde, naprawdę słabo wygląda sytuacja. Tasków jest naprawdę strasznie mało zrobionych i chyba też zostało strasznie mało osób, także no. O, słuchajcie, przyszedł po mnie jakiś crewmate, dobra, żyje, tylko ja już w sumie tak mam wykonane wszystkie taski, więc ja będę sobie tutaj szukał właśnie miejsc, w których jakieś crewmate mogą być uwięzione. Także no, myślę, że tutaj właśnie, tutaj było ich sporo, więc pójdę sobie tam zobaczyć i mam nadzieję, że... O nie, policjant, czemu tutaj policjant? Nie! Jaki ślad był i znowu jestem uwięziony, najgorzej. Dobra, jest, przyszedł po mnie ktoś, mamy to. Dobra, uciekam stąd, pewnie tutaj zaraz się zajął jakiś policjant, także szybko drabiną, okej, on robi zadania, czyli jeszcze tutaj żyją jacyś crewmate'i z zadaniami. Muszę ich znaleźć, muszę odratować wszystkich crewmate'ów, to jest moje zadanie, także pójdę sobie właśnie, w zasadzie to nie wiem gdzie, tutaj na pewno, w komunikacji ktoś musi być. Tutaj, tak, jest crewmate, witam ciebie. Czemu on nie rusza się? Dobra, rusza się, okej. Tutaj, czy ktoś jest tutaj? Myślę, że może być, ale jednak tutaj nikogo nie ma. Może tutaj ktoś jest. Okej, pójdziemy sobie tam właśnie na... no tutaj na security, zobaczymy, czy tam ktoś będzie. Tam, gdzie wcześniej były dwie osoby. Uwaga, nie, nikogo niestety nie ma, także idę szukać dalej. W elektryku również, także no nie wygląda to zbyt kolorowo. Pójdę do rekordów. Nie! Proszę. Okej, w ogóle patrzcie, jaki ping! Nie! Lag był i znowu zostałem złapany. Najgorzej. O, no i słuchajcie, ktoś wyszedł albo po prostu złapali wszystkich. Nie, naprawdę coś się stało, ale gierka się skończyła, także znów niestety nie wygraliśmy, więc jeszcze bardziej zmniejszę te taski. O, no jestem impostorem! Ja akurat też zmniejszyłem te taski i zwiększyłem się szybkość poruszania, ponieważ naprawdę tutaj na tej mapie jak gdyby wszystko... No ta mapa jest na tyle duża, że tutaj przydałaby się właśnie szybsza prędkość, więc jest 1.25, w ogóle jakaś osoba od razu wyszła. Także zaczekam, aż się wszystko wczyta i no. Jestem impostorem, jak widzicie, mam taką wizję, więc nie jest w sumie za łatwo. Okej, dobra, wszystko się wczytało, także lecimy szukać crewmate'ów. Ja już jestem przyzwyczajony, że oni się respią gdzieś tutaj, przy właśnie armorze, także myślę, że szybko tutaj dużo ich znajdę. Także lecimy, uwaga, czy będą tutaj? Zawsze tutaj ich jest sporo. O, jest, dzień dobry. Patrzcie, jak szybko ich... Ej, halo? Dobra, złapany. Jakiegoś laga miał, albo ja miałam laga, albo ogólnie serwer miał laga. Tego na razie nie wiem, okej, tutaj już nikogo nie ma, szkoda. Okej, dzień dobry, witam. Jak przede mną znikają, patrzcie, tego gonimy. O, dzień dobry, patrzcie, oni we mnie normalnie wchodzą jak masło, kurde, naprawdę bardzo szybko już, nie wiem, 5 jakoś złapałem z 4, mam nadzieję, że oni się jeszcze nie zdążyli odratować. W ogóle zobaczymy sobie tutaj, czy ktoś jest. Tutaj chyba jeszcze nikt nie zdążył dojść. Taski stoją w miejscu, jak widać chyba większość jest zamkniętych, tylko pewnie jedna osoba jakaś sobie tutaj jeszcze lata po tej mapie, ale myślę, że zaraz gra się skończy i już nikt nie będzie żył. Także no czekajcie, czy ja mogę stąd wyjść? Okej, mogę, już myślałam, że tutaj są drzwi zamknięte. O, dzień dobry, witam. Ej, halo, okej, dobra, no i cyk, kolejnego już z nami nie ma, więc naprawdę idzie mi, myślę, że bardzo dobrze. Zobaczę, czy tam tutaj ktoś jest uwięziony, mam nadzieję, że są tutaj uwięzieni ludzie. O, dwóch nawet siedzi sobie tutaj uwięzionych, więc mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie. Dobra, security chyba jeszcze nie byłem, także zobaczymy sobie w security i też zobaczymy tutaj. Ło, patrzcie, dwóch, a ja im sobie tutaj zatańczę. Co tam u was, panowie? Oj, współczuję im, muszą sobie tam siedzieć. Właśnie, na kamerach mogę przejść zobaczyć, czy ktoś tutaj jest. Okej, sam się... Ej, serio, jest kamera na kamery? O, on sam we mnie wszedł, widzieliście to? Co to było? Ale miałem zdziwienie, kurde, dobra. Ja mam wrażenie, że oni się tutaj odratowują, przez co ciągle jak gdyby jest ich coraz więcej do znalezienia znowu. Okej, tamci dalej tutaj siedzą.
Naprawdę, no, powoli, powoli już mi się nudzi, ponieważ no, nie mogę znaleźć nikogo. Dobra, znów sobie sprawdzimy, czy dalej siedzą jakieś osoby właśnie w tym meeting roomie. Uwaga, wow, nawet trójka siedzi, tam jest trójka, tu jest dwójka, także mamy już piątkę. Więc naprawdę myślę, że niewiele osób zostało, ponieważ jeszcze dwa impostorzy to no coś koło dwóch, trzech osób, ale bardziej mi stawiam na dwie osoby, może nawet na jedną, dobra, także skoczę sobie tutaj do Venta. O nie, to jest jedna osoba, czyli ktoś chyba musiał się odratować, bo wtedy były dwie osoby, takie mam, tak mi się wydaje, okej, tam widziałem policjanta wcześniej, a tak no to nikogo tutaj niestety nie widzę, kurczę, no. Okej, słuchajcie, także ja odpaliłem sabotaż, zostało już 15 sekund do końca gry, coś się zbugowało i gierka się nie skończyła, więc no, trochę słabo, bo akurat byłem impostorem. Wow, drugi raz z rzędu impostorem, ale w ogóle miałam taką zacinkę, drugi raz z rzędu impostorem jestem. Nigdy na nagrywkach się to nie stało, jeszcze nigdy na nagrywkach się to nie stało, oczywiście też na start kogoś musiało wywalić, ale nigdy na nagrywkach nie byłem, słuchajcie, dwa razy z rzędu impostorem, naprawdę niesamowita chwila. Niesamowity moment, muszę sobie zakodować to w głowie. Niesamowity odcinek, jestem dwa razy z rzędu impostorem. To naprawdę, to co się stało w tym odcinku przechodzi wszystkie moje oczekiwania. Idziemy sobie od razu tam, nie wiem czemu ten gościu idzie w tamtą stronę, ponieważ nie wiem czy wie, że jak gdyby zawsze od razu wszyscy są tutaj, także no ja już złapałem jedną osobę i pewnie wszyscy są w tym armorze, czy jakoś tak. Okej, właśnie, już trzy osoby, cztery osoby złapałem. Ktoś tutaj jeszcze jest, mam nadzieję, że tak. O, dzień dobry, pięć osób chyba? Chyba pięć osób już złapałem, także szybko idzie, mam nadzieję, że tutaj jeszcze kogoś sobie znajdziemy, tam nikogo nie ma złapanego. O, witam tutaj dwie osoby złapane, witam. Mam nadzieję, że nie przeszkadza im to, że nie mogą w sumie się ruszyć. Dobra, no musimy szybko znaleźć, o, już myślałem, że taka osoba to tylko pan policjant drugi, więc troszkę słabo. O, dzień dobry, ktoś tutaj przy drabinie stał. Też widziałem na kamerach, że ktoś chyba z rekordców wychodzi, więc może tutaj kogoś znajdę, ale nie jestem pewien, okej, tutaj nikogo nie ma i chyba tutaj niestety nikogo już nie znajdę. O, dwóch tutaj uciekinierów, ktoś chyba was odratował, oj, no i z powrotem poszli do więzienia. Ktoś tutaj musiał być i ich uratował, chyba że po prostu jedna osoba uratowała jedną osobę, to też jest możliwe, ale na szczęście już ich tutaj nie ma z nami, okej. Na kamerach nic ciekawego nie widać niestety. O, dzień dobry, widziałem pana. No nie mogę, ajajaj, nie gadajcie, że go teraz nie złapię. Kurde, nie wiem gdzie on poszedł. Tutaj, o dzień dobry, witam, ktoś was odratował, o jak miło. Jak miło, że tutaj spadliście z powrotem w moje ręce. Czy tutaj ktoś będzie? Raczej wątpię, ponieważ tutaj już chyba, a nie, tutaj jest zadanko, więc tutaj mogła być jakaś osoba, ale jednak nie ma. O, witam, chyba ktoś sobie to zadanko robił. Na szczęście już tutaj nie ma tej osoby i naprawdę myślę, że zostało dosyć mało crewmate'ów. Jeszcze sobie tutaj zobaczymy, tutaj nikogo, o jest tutaj dwóch złapanych aż, więc bardzo fajnie, na kamerkach ktoś jest? Niestety nie. Okej, słuchajcie, po raz kolejny musiałem odpalić sabotaż, ponieważ nikt na Discordzie nie mówił, czy żyje i tak dalej. Także no słuchajcie, 5 sekund i gra się kończy. Okej, słuchajcie, także to by było już jednak na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie do następnego materiału i cześć, pa pa!